Czy będzie najciekawszy? Oby, oby był najciekawszy. A te emocje ma zagwarantować nam Przemysław Pikulik ze Sparty Złotów. Od razu wiwaty, oklaski dla tego pięściarza. Dwukrotny medalista Mistrzostw Polski. Nie ma już tutaj przelewek, to jest gwiazda Sparty Złotów, tak możemy powiedzieć śmiało. A jego przeciwnikiem będzie Piotr Matuszak, Stella Gniezno. Oczywiście walka seniorów. Trzy rundy po trzy minuty, walka bez kasków. Więc te emocje, na które liczymy, nie są bezpodstawne i oby spełniły się w ringu. Przemysław Pikulik w tym roku sięgnął m.in. po brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w Zawierciu. Boksował także na turniejach z cyklu Grand Prix, ale zaczął agresywnie Przemysław Pikulik. Co przeciwstawi Piotr Matuszak w tej walce Pikulikowi? Faworytem na pewno Matuszak nie jest i zachwiał się po tym prawym, ale to był poślizg, nie faktyczne odczucie mocnego prawego, tylko delikatny poślizg. Tak jest, prosimy o wytarcie. Ale widać gołym okiem, że niesamowicie dynamiczny jest Przemysław Pikulik. Niejednokrotnie ma problem Pikulik, bowiem nie każdy chce z nim boksować. Pokazuje tutaj Piotr Matuszak jakąś kontuzję, czy też... tak jakby jaki... soczewka czyżby? Nie do końca, prawdę mówiąc, dostrzegam o co chodzi. No może nasz realizator lepiej to pokaże, bo ja przez moment myślałem, że tutaj jest problem z soczewką. No i chyba się nie pomyliłem, tak jest. No to już trzeba dużej precyzji, żeby nie popełnić błędu i odpowiednio sobie z tym poradzić. Ale nie boi się Matuszak Pikulika. Stwierdził, że i bez soczewki sobie poradzi. No niecodzienna sytuacja. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No cóż, to jest boks. Takie rzeczy się zdarzają. Ale wznawiamy walkę, wznawiamy ten pojedynek. Ale nie może stać w miejscu Matuszak, proszę bardzo, kapitalna akcja Pikulika. Dwa czyste ciosy na górę i liczony jest bez wątpienia, odczuł te ciosy Piotr Matuszak, ale chce dalej walczyć. Dynamit w ringu. Przemysław Pikulik, czy wykończy robotę? Czasu chyba nie zostało już za wiele. Jeden moment, w którym Matuszak stanął w miejscu i natychmiast został skarcony. I czy dziwią się Państwo temu faktowi, że Pikulik często pojedynki wygrywa walkowerem? No chyba nie, widać, że jest niebezpieczny. To jest 94. rocznik, młody wciąż chłopak. Musi uciekać z narożnika Matuszak, o to prosi go jego sekundant, jego trener. A Pikulik teraz chce się troszkę pobawić jakby z Matuszakiem. Nie poszedł za ciosem i raz jeszcze trafił jakby na przekór tym słowom lewym sierpowym. W narożniku Matuszak, ale odpowiada ambitny zawodnik Stelli Gniezno. Świetny lewy prosty Pikulika. Ależ ma niesamowitą łatwość w zadawaniu czystych uderzeń Pikulik. Świetny, sprężysty lewy prosty. To już to jest taki typowy seniorski, męski, sztywny lewy dżeb. Przyjął teraz atak Matuszaka na podwójną gardę Pikulik, ale brawa dla Piotrka za to, że próbuje się odgryźć Pikulikowi. Nie przestraszył się.
Dwa mocne ciosy na korpus, odpowiedź Matuszaka na górę. Ach, wspaniale wystrzelił Pikulik, prawym jeszcze jeden prawy, ale pokaz boksu ze strony Przemysława Pikulika. Prawy na górę, lewy na dół, drugie liczenie, fenomenalna postawa Przemysława Pikulika. No niewiarygodne, jak łatwo, no niesamowicie łatwo karci każdy błąd Matuszaka Przemysław Pikulik. I koniec tego pojedynku. Standing ovation, to należy się Przemysławowi Pikulikowi za ten pojedynek, ale także brawa za charakter, ambicje i odporność na ciosy Piotra Matuszaka. Miały być emocje, miały być gorąco, miał być pokaz Przemysława Pikulika, no i był. Ileż mocnych, czystych ciosów on jest w stanie zadać. Niesamowite, niesamowity dynamit Przemysława Pikulika. Mamy perełkę w Złotowie, mają ją oczywiście trenerzy, Tomasz Teclaw, cały klub Sparta Złotów. Oj, trzeba dużą uwagę i dużą baczność zwrócić na Przemysława Pikulika. RSC w pierwszej rundzie zwycięstwo Przemysława Pikulika. Proszę zobaczyć, jakie piękne sportowe zachowanie Pikulika pokazuje, że wielkie brawa należą się również Matuszakowi. Wyszedł do ringu, nie przestraszył się Pikulika, mało tego, robił co mógł. Przecież były też momenty, w których atakował Przemysława, no ale nie da rady wygrać z tak dynamicznym, precyzyjnym, zdeterminowanym, zdecydowanym pięściarzem, jakim dzisiaj był Pikulik. Pamiątkowe medale, jak najbardziej zasłużone dyplomy i jak najbardziej zasłużone brawa dla Przemysława Pikulika oraz Piotra Matuszaka. Jest na ringu Przemysław Pikulik, jeszcze jakiś prezent przygotowany dla Pikulika. Teraz czas na oficjeli, którzy absolutnie zasłużenie ukoronują Przemysława Pikulika. Oj, jak mało kto zasłużył Pikulik na takie nagrody. Przemysław Pikulik, obdarowany właśnie przed momentem. I pan Tomasz Wider również dziękuję serdecznie. I panu Mariuszowi Wiedurkowi dziękuję. Jeszcze prosimy o zdjęcia oczywiście dla fotoreporterów. Ja dziękuję wszystkim. Pamiątkowe zdjęcia. Uczestniczyli dzisiaj w tej wspaniałej gali. Wspaniałe zakończenie gali w Złotowie, występem elektryzującym absolutnie Przemysława Pikulika. Mówię o tym raz jeszcze. Trzeba mieć uwagę, mieć czujne spojrzenie na tego pięściarza, który jest z całą pewnością przyszłością polskiego boksu.